Cześć! Dzisiaj szybciutko o tym, jak ustawić prawidłowo oświetlenie HDRi w programie Picon Planner. I zaczynamy. Zajmiemy się dzisiaj tą kartą, którą mamy w tym miejscu. W tym miejscu możemy włączyć nasze oświetlenie HDRi i co ono nam daje. Przede wszystkim ładnie nam świeci, daje nam od razu widok za oknem i daje takie bardzo naturalne światło plus to. Że we wszystkich odbijających się elementach, tam gdzie coś ma się odbić, w lustrze, tak jak tutaj, w suficie napinanym, to wszystko faktycznie będzie nam się odbijało. I teraz tak: w całym tym pomieszczeniu mam wyłączone wszystkie oświetlenia, oprócz tego leda, tutaj, ale on świeci tak delikatną poświatą, że w zasadzie nic nam tutaj nie zmieni. Zobaczycie tylko, że będzie się tutaj błyszczał. Cała reszta jest ustawiona tak, jakbyście odpalili pikona od zera. I od czego zacząć z oświetleniem HDRI. Moja propozycja to zacząć od Polyheaven. Eee, bardzo fajna jest to, słuchajcie, strona, i żeby zająć się oświetleniem HDRi, przechodzimy tutaj. Pisujemy poli przechodzimy tutaj. I zobaczcie, mamy tutaj całą bazę oświetlenia HDRI. I bardzo ważna rzecz, że już na tej karcie możemy bardzo wiele odczytać z tego. Jak to oświetlenie będzie nam świecić? Zobaczcie na te kule, które tutaj mamy pod spodem. Tak? W szybki sposób możemy zobaczyć, czy to oświetlenie, które daje nam hdr, jest ostre. Tak? Widać, jakie tutaj cienie nam powstają, czy będzie bardziej miękkie. I na podstawie tego, na podstawie tych kul, bardzo łatwo będzie nam oszacować, jakie światło uda nam się uzyskać z danego. Haderi. No i możliwości, słuchajcie, mamy bardzo dużo. Począwszy od tego, że możemy sobie wybrać faktycznie fizyczne oświetlenie, które nas interesuje, fizyczne tło dla naszego projektu, które nas interesuje, jest tego naprawdę bardzo dużo, zobaczcie aż 713 Haderi. Dlatego uważam, że pierwszą rzeczą, którą trzeba będzie zrobić po obejrzeniu tego materiału, to naściągać kilka Haderi i trochę się nimi Pobawić. My za dużo szukać, słuchajcie, nie będziemy. Nie będziemy za dużo szukać, skorzystamy z czegoś, co możemy znaleźć na początku, na przykład z tego. Zobaczcie, gdy wejdziemy, możemy jeszcze zobaczyć, jakie światło nam ono daje. Tutaj widać bardzo dobrze na obrazku, że jest to dosyć ostre, słoneczne światło, tak? I teraz, ważna rzecz: nie pobierajmy do pikona X. EXR. Mm, możemy mieć z nim problemy, szczególnie przy większej rozdzielczości. Polecam pobieranie obrazu HDR i teraz tak. Myślę, że 8K możemy pobierać w momencie, kiedy mamy 8-12 GB pamięci RAM, kiedy mamy 16 i więcej, to zdecydowanie możemy już pobierać nasze panoramy o rozdzielczości 16K. Trochę ważą, ale słuchajcie, warto. I teraz tak. Klikamy tutaj. Ja oczywiście już tego nie będę robił, bo mam to pobrane. Więc, jeżeli Wam to się pobierze, to przechodzimy do pikona. I teraz tak, ważna rzecz. Tą panoramę wstawiamy w dwóch miejscach. W dwóch miejscach tą samą albo różną. I teraz o co chodzi? Skybox. To co mamy tutaj, zobaczcie. Tą panoramę sobie wyszukujemy. Klikamy tutaj, i ona jest tłem. Jest tłem ale nie świeci. To jest bardzo ważne. To tylko daje nam tło i żadnego światła z tego mieć nie będziemy. Tak, możemy tą panoramę, słuchajcie, obrócić i możemy sobie przybliżyć bądź oddalić widok. Tak? Teraz najjaśniejszym punktem, czyli z reguły z tego miejsca, z którego świeci nam słoneczko, wybieramy sobie w taki sposób, żeby wpadało nam ono przez okno. Nie musimy tego robić, bo możemy oczywiście chcieć z zapleców, na przykład słońce, więc ustawmy je w takim miejscu, w jakim potrzebujemy. Teraz kolejna rzecz. To oświetlenie, ono faktycznie już daje nam realne, prawdziwe światło. I teraz. Prosta rzecz. Zobaczcie, gdy ja się przełączę tutaj na podgląd realistyczny. Nie przejmujcie się, że jest tak zielono, uda nam się to później zniwelować. To to faktycznie zaczyna świecić. Zobaczcie, że ja na wszystkich tych materiałach mam już odbicie. I teraz tak, ta rotacja powinna mi się pokryć z tą rotacją, no bo chcę, żeby to, co miał za, to, co mam za oknem, jako tło, pokrywało mi się z rzeczywistym światłem, które świeci. To zazwyczaj daje. Od razu na 200%. Tutaj nie ma się z czym szczypać, 200% od razu będzie jak najbardziej w porządku. I teraz, tak, zobaczcie, jak proste to było i jak w bardzo prosty sposób możemy zmieniać w ogóle warunki oświetlenia na naszej wizualizacji. Żeby nie być też takim gołosłownym, to oczywiście jakiś render sobie w tym momencie puścimy. Przechodzimy do zakładki renderu. Ustawienie możecie sobie skopiować. Średnie, średnie nie ma sensu dawać więcej. Jeżeli chodzi o głębokość promieni, dawajcie więcej niż przynajmniej 25, bo inaczej szkło może być zaczernione. Cała reszta może na początku zostać tak jak jest. Pamiętajcie, żeby też denoising mieć włączony. I teraz, tak. Klikamy Play. I zaraz zobaczycie, jak to światło wejdzie w interakcję z naszym pomieszczeniem. Pamiętajcie, że teraz świeci tylko i wyłącznie panorama. Nie mam żadnego światła wokół, nigdzie. Tylko panorama. Nic więcej. Ok, render nam się zaczyna. Zobaczcie, jest bardzo ciemno, ale to jest ważne. My nie musimy się bać tego suwaka. On może wędrować aż. Do 20, aż do 20, słuchajcie, więc spróbujmy 10 na dobry początek. Spróbujmy 10 i zobaczcie, że no, zaczyna to wyglądać, prawda? Zobaczcie. Kolejna rzecz jest taka, że widać, że na lodówce odbija mi się to, co powinno, na płycie indukcyjnej, tak, oraz na suficie. Napinalnym. I faktycznie, wierzcie mi, to nam daje tylko delikatną poświatę. Tutaj ten LED przy tym suficie napinanym, który zrobiłem. W zasadzie całość oświetlenia robi nam w tym momencie tylko i wyłącznie ta panorama Haderi. I teraz tak, część z Was może powiedzieć: A co to za zielona poświata? No i okej, okay, ona faktycznie jest taka sobie, ale i tak uważam, że warto korzystać z oświetlenia HDRI, bo daje nam bardzo naturalne światło. Wiecie taką głębię, że to wszystko nie jest takie sprasowane, takie sterylne światło, białe. Nie mamy takiego światła naturalnego, prawda? No i odbija nam się to, co powinno we wszystkich gładkich powierzchniach. Bardzo łatwo ten odcień zieleni w postprodukcji mogę zniwelować, albo uwaga. Ciekawostka. Wierzcie lub nie, a polecam spróbować. Taką panoramę HDRi, słuchajcie, możecie edytować w programie graficznym, darmowym, na przykład w Gimpie i w kolorkach zjechać z zielonym do prawie że minimum, słuchajcie. Zjechać do prawie że minimum i wtedy ta poświata już naturalnie tutaj nam nie będzie Występowała. Więc można się pozbyć tej poświaty na dwa sposoby. Albo w postprodukcji, bardzo szybko po prostu niwelując kolor zielony, albo właśnie edytując samą panoramę. Panorama Haderi będzie miała jeszcze jedną ważną zaletę. To już jako dodatek dla chcących, możecie zrobić telefonem. Zdjęcie 360, jeżeli nie macie wbudowanej takiej nakładki na aparat w Waszym telefonie, to można ściągnąć jakąś aplikację, jest tego mnóstwo. I dosłownie możecie zrobić zdjęcie, czy z bloku, czy z domu, e, na zewnątrz, co się dzieje wokół waszego klienta, domu waszego klienta. I taką panoramę można spokojnie wrzucić e, za okno. Czyli tutaj, gdzie wstawialiśmy tą panoramę z polichem. Myślę, że to bardzo ciekawa opcja. OK, żeby nie przedłużać, wrócimy tutaj za parę minut jak nam się część wyrenderuje i zobaczycie, jak to będzie wyglądało. OK, wracamy po kilku minutach. Całość już zatrzymam. Nie ma sensu ciągnąć tego dalej. Zapewne powinienem poczekać jeszcze parę minut. Troszkę tutaj ta krawędź, by mi się ładnie wygładziła. To jest właśnie taki malutki problem z denoiserem, że czasami takie krawędzie gubi. Trzeba go przytrzymać trochę dłużej. Ale tak, zobaczcie. Mamy bardzo naturalne oświetlenie. W zasadzie bez żadnego oświetlenia. Użyliśmy tylko i wyłącznie haderi, Nic więcej tutaj nie ma. To ten LED powiedzmy, że w skali tego, co tutaj nam świeci jest pomijalny. On nam daje tylko taką malutką, fajną poświatę i nic więcej. Więc w zasadzie Tyle. Oczywiście można by było tutaj jeszcze dodać czy oświetlenie kierunkowe, czy z drugiej strony, z okien mógłbym też dać jakieś miękkie światło, już nie ostre, kierunkowe, jako słoneczne, żeby tutaj na przykład nam się fajna poświata słoneczna pojawiła. Z drugiej strony, miękkie, żeby lepiej to tutaj doświetlić, ale nawet już tutaj bardzo fajne oświetlenie nam. Wyszło. Można to jeszcze oczywiście edytować, można właśnie dokoptować dużo więcej oświetlenia, ale ta jedna panorama już całkiem fajnie wygląda. Żeby nie być gołosłownym, pokażę też taki prosty, szybki render po obróbce. Wygląda to w ten sposób. Pozbyliśmy się praktycznie całości zielonego koloru. Zobaczcie, uzyskaliśmy taki typowy efekt, czyli tego, że mamy przepalenia dosyć mocne za oknem, bo tak to wygląda, jak robimy zdjęcie wnętrza, to mamy bardzo mocne przepalenia za oknem i dosyć naturalnie to wygląda, więc tak, mamy to. Bardzo szybki render i obróbka, różnica tutaj oczywiście jest, ale pamiętajcie, możemy też podobny efekt osiągnąć edytując naszą panoramę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak edytować taką panoramę, czy jak zrobić taką szybką postprodukcję, co ciekawe, nawet na telefonie, to koniecznie zaobserwujcie kanał. No i oczywiście zapraszam też do kursu pełnego, gdzie macie wszystko wyłożone jak na dłoni, dosłownie na tacy. Link jest w opisie tego materiału. A na dzisiaj serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia następnym razem. Dzięki.